Witam Was na kolejnej sesji Dungeons and Dragons, czwartej edycji w świecie Greyhawku. No i tak, poprosiłbym o takie małe przypomnienie, co tam ostatnio się wydarzyło. Doszliśmy do pewnych wniosków. Na koniec, a może nie tyle co wniosków, a podsumowanie tego, co dzisiaj będziemy robili. I poprosiłbym kogoś o przypomnienie tego. Jeżeli oczywiście nie dacie rady, to będę służył pomocą. Może teraz nie ja. Już się odezwałeś. O fuck, a ja za dobrze nie pamiętam na czym to... Czekaj. Po odkopaniu Melandria oryginalnego, nie? Od tego momentu, żeśmy tam totem stanęli. No to cóż. Pojawiły się niziołki. Tak, na pewno udaliśmy się z ciałem Melandria do naszej wioski. Mieliśmy decydować co dalej, a przynajmniej pozamykać kilka wątków, kiedy pojawiły się pewne... chciały się u nas zadomowić, ale się nie zgodziliśmy. Wyhandlowaliśmy za to szachy, którymi teoretycznie Melandir Czarny bardzo lubiał grać, zresztą oryginalny Melandir chyba też. I pogoniliśmy ich. Pogoniliśmy ich też dzięki temu, że szybko sprawdziłem z Tuzinem, z moim goblinem, było miejsce, gdzie po prostu jego gobliny obozowały i powiązaliśmy tą całą rzeźnię, która tam się odbyła, z niziołkami po zapachu, które dookoła wszędzie rozsiewały. Końcem końców postanowiliśmy ostrzyć Oakhurst, co się szykuje, i ruszyliśmy za niziołkami. Pominęłem coś do tej pory? Chyba nie. Ruszyliśmy za niziołkami, ale przybyliśmy tam za późno, bo niziołki poruszały się na wozach, my tylko piechotą. Cały Oakhurst zostało wyczyszczone praktycznie. Pobudziliśmy ludzi, chcieliśmy ustalić w którą stronę się udali, ale nie potrafili nam powiedzieć jednostajnie, znaczy konkretnie gdzie. I tutaj z pomocą przyszedł krasnolud, który jawił się jako artysta, rysownik, który nie znalazł się pod wpływem artefaktu, które miały przy sobie ów niziołki, a była to księga, i po drobnej perswazji udaliśmy się za jego radą tam, gdzie faktycznie te wozy się udały. Zeszło nam na tym praktycznie cały dzień, nie było to tak łatwo wytropić, ale będąc w pobliżu ich, gdzieś niedaleko, zobaczyliśmy wielki słup ognia, który na dodatek bardzo cochnął. Z daleka wypatrzyliśmy, że to już tak naprawdę nie są niziołki, ale istoty o podobnym wzroście, ale trochę bardziej diabolicznym w wyglądzie, i postanowiliśmy skorzystać z mocy naszych artefaktów, które działają tylko, które są trwałe i działają tylko w świetle księżyca. To znaczy ja się ubrałem w niezwyciężoną zbroję, tarczę i miecz i nastąpiła rzeźnia. Po tej rzeźni oddaliśmy część rzeczy mieszkańcom Oakhurst, wyrównaliśmy też pewne sprawy, między innymi dograliśmy temat z niziołkami, wywarliśmy na nich pewną obietnicę, że nam dadzą przepis za resztę pieniędzy, ale w międzyczasie dowiedzieliśmy się od jednego umierającego, że tak naprawdę są ofiarą klątwy, i jedyna szansa na odwrócenie tego to było, jak się dowiedzieli od Melandira Białego, pozostawić księgę w studni, czego na początku w ogóle nie zrobili, gdy byli u nas. W takim wypadku podzieliliśmy wszelkie dobra, które tam jeszcze zdołały ocaleć, i na wozach z kilkoma końmi wyruszyliśmy z powrotem do naszej wioski. Tam się okazało, że ów lider tych niziołków już czeka na nas, i po małych perturbacjach zgodziliśmy się wrzucić księgę do studni, do naszego przyjaciela jaszczura, który będzie wysysał z niego jego złą moc, i przypilnować nocą, co się z tymi niziołkami stanie. W międzyczasie pojawiła się Biała Pokusa, powiadomiła nas o swojej nieudanej szansie ubezwłasnowolnienia Troloogra, tak to się zwało? Tak. Tak, w międzyczasie straciła moc. To był efekt tego, co zrobiła Biała Pokusa, próbując wydostać się z planów, czym jej przeszkodził Melandir Czarny. No i cóż, porozpytywaliśmy się znowu i ustaliliśmy, że w drugim lochu, gdzieś teoretycznie 2 dni od Oakhurst, była druga świątynia, o której nam zresztą wspominał elf, właściciel wyspy Sztokholm, zamieniony w drzewo. I ustaliliśmy, że jest tam pewien artefakt, który nam może pomóc w tym, co się ma stać w podziemiach Greyhawku, w podziemiach zamku Greyhawku, mianowicie Kamień Snu, który tam ponoć jest. Doszło do nas, że możliwe, iż ten kamień tak naprawdę to, co leży u nas w studni. I tak to się stało. W międzyczasie, kiedy niziołki odwracały swoją klątwę, Haradesz uczył się od pokus o portalach prowadzących do innych światów, a ja kiedy obserwowałem niziołki, Ori zaszył się z Kamieniem Snu nie dalej niż kilometr od wioski, no i miał kilka widzeń. I tych widzeń już nie pamiętam, co to się tam działo. One dotyczyły podziemi. Dokładnie. Podziemi pod zamkiem Greyhawk, tak naprawdę, czyli tych portali, o których później Haradesz się uczył, jak z nich korzystać. Ustaliliśmy dokładnie miejsce, tam dowiedzieliśmy w jakimś labiryncie. Chyba na tym stanęło. Następnego ranka odkryliśmy, że właśnie Melandir powinien się znajdować w podziemiach zamku Greyhawk, który jest niedaleko samego miasta Greyhawk, i że tam po prostu powinniśmy go szukać tak naprawdę. A tam spotkamy portale, które Haradesz powinien umieć już obsługiwać, że tak to nazwie, tak? Dokładnie. Ori. No, Ori się wyspał, bo musiał wróżyć. Strasznie nie chciał, ale się wyspał. I co, pozostało nam, gdzieś opłaciliśmy, zdobyliśmy mnóstwo pieniędzy w sumie na naszą wioskę, którą zainwestowaliśmy, i ruszamy aktualnie w stronę Greyhawku, a po drodze jeszcze mamy coś zahaczyć, czy mi się tylko tak wydawało, że jeszcze coś mieliśmy załatwić tam. Cóż, jeszcze dwa motywy się mi przypomniały, mianowicie jelita z owiec, tak? Tak, bo to mieliśmy, żeby tego trolloogra pojmać. I kwiaty, czy te rośliny już od elfów, odmienionych, które też pomogą nam go teoretycznie schwytać. Dokładnie tak. I to chyba tyle. Resztę wątków, z tego co pamiętam, żeśmy chyba w miarę pozamykali. Dokładnie. To znaczy tak, do tej... Te dwa główne. Te dwa główne? Przypomnisz mi... Powiesz nam, które? No to Logr i Melandir. O ile te lochy też nie miały jakoś wspólnej rzeczy. No, to już... Są smaczki, które możecie albo... nie musicie wykorzystać, oczywiście. Dobra, no to chyba tyle. Postanowiliśmy, że tych drugich podziemi nie idziemy, bo i tak ten kamień, który tam miał być, czyli ten snu, mamy, że tak powiem. No i tam się nie udajemy w ogóle, tak? Rozumiem. Dokładnie tak. I mieliśmy też zadeklarować, kto z wami idzie. Znaczy tak, no... Trwała rozmowa, kogo zabieracie. Elfy, tak? Pytanko, czy się elfy godzą? Przynajmniej jeden mag wśród... Niechętnie, bo niechętnie, ale się godzą. Tutaj stwierdziły, że jednak spłacą ten dług. Może nie tyle, co dług, a to, żeby móc tutaj mieszkać. To, nazwijmy to, przyszły dług. W zamian za to, że pozwolicie im tutaj mieszkać, czy nie chcą wracać na swoją wyspę, bo z pewnością nic tam nie mam, wszystko zostało rozkradzione, to wam pomogą. Ori, czy się na to godzisz? Tak, ja nie mam z tym problemu. To nie Warhammer. Do tego namawiam je do włożenia, te które zostaną, do służenia radą. tutaj ludziom, bo jednak wiem, że elfy tutaj też trochę dłużej żyją niż ludzie. No i żeby, jeżeli ktoś z nich umie jakąś się posługiwać jakimś rzemiosłem, żeby wspomógł wioskę. A tych, którzy nie potrafią rzemiosła, zabieramy ze sobą po prostu w liczbie, ja nie wiem. Jasne. Połowie no, walczących najlepiej. Tak, no to sześć tak, w takim razie wyruszę z wami. Tak, żeby się chociaż jeden... magów i 4 łuczników. Mhm, jednego maga bym zostawił w wiosce. Tak w razie W. Jeżeli się zgodzicie. Bo w sumie Haradesz, także drugi aż 3 chyba nie będzie potrzebny. No, ja też tak myślę. No, jednego zostawiamy dla ochrony. Mhm. Okej, i jeszcze białe pokusy. Białą i czarną pokusę. No, aż są strasznie niechętne, marudzą, że jedna nie chce iść, druga idzie. Która idzie? Znaczy, jedna i druga mówi, że nie chce iść, druga. się kłócą. Trzeba je jakoś przekonać. To niech jedna idzie z Falandarem, a druga z Orim. Obiecuję, że jak będą posłuszne, to potem im zrobimy scenę z budyniem i będą mogły walczyć do woli. Jak pójdą z nami, to będziemy mogli zdecydować, która z nich jest lepsza i tak naprawdę ważniejsza. Zobaczymy, jak się powiedziałeś, to zaczęły skakać właściwie wokół ciebie i się pytać, co może zrobić, żeby pokazać, że ona jest lepsza. To byłoby ciekawie wykorzystać. To będzie pokazywał wasz charakter podczas naszej podróży. A my będziemy to oceniać, nie bójcie się. Albo raczej bójcie się. Pergaminy, daję ci pióro, żebyś oceniał i żebyś punktował. Zadeklarował skalę i jakieś kryteria, bo one chcą wiedzieć jakie. No dobrze. Tak jak oglądasz je od jakiegoś czasu, już zauważyłeś, że bardzo możliwe, że przy podziale ciała permanentnym również ich inteligencja, jakby to powiedzieć, zmalała. Podzieliła się wręcz. Obydwa ciała. Tego już byliśmy świadomi już od pewnego czasu. Ale inteligencja Orego się nie podzieliła i Ori podrzuca ci pomysł z tyłu, jak już ruszyliśmy w drogę i mówi ci tak, słuchaj, w mojej rodzinej wiosce, jak przerobiliśmy przeprawy i szukaliśmy kiedyś jako domu, jako taka gromada cała, to mój tata podsunął mi taki podział i nazywało się to na worki, czyli te samice, które były brzycze, niosły mniej worków, jako te bardziej ładne, a jak te, co były brzycze, niosły więcej worków. I wtedy powstała w moim planie taka ocena od 1 do 10 worków jakiegoś tam toboku, które musiały nieść. I tak ci właśnie podsuwa Ori. Obawiam się, że nie zrozumiałem twojej oceny. Masz po prostu oceniać po sobie. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że w krytycznej chwili wasza pomoc może się okazać nieoceniona, a kto wie, co może będziemy w stanie odwrócić po tym, co się stało. Naszym oryginalnym ciałem. Tak, tutaj ruszyły za Haradeszem i co chwilę tutaj jedna pokusa i druga dopytują się właściwie, co mogą zrobić, żeby dostać ten punkt i... Próbuję wychwycić różnice w ich charakterach i będę pisał na kartce punktowanie za osobno dla białej i czarnej. W dokładnej odwrotności cech, których się pozbyły z siebie. Cwane. Muszę przyznać. No. Rzuć proszę na inteligencję. Uno momento, gdzie jest moja karta? No tak, Haradeszu, Rozgryzłeś się bez problemu żadnego. Z tym, że zauważyłeś, że twój sposób punktowania, tak to nazwijmy, dla nich wbrew pozorom wcale nie jest taki oczywisty. Za każdym razem, jak przedzielasz punkty jednej bądź drugiej, to nie do końca wiedzą, jaki jest schemat. Próbują go dociec, żeby to wyprzedzić swoją rywalkę, jednak cała droga właściwie do Kamiennego Mostu schodzi tobie na różnych dziwnych przepychankach. Gdy to zatrzymujecie się na noc, przepychają się, która pierwsza rozłoży tutaj akurat twój namiot. Co też prowadzi do tego na końcu, że wszystko de facto musisz robić sam. Jedna i druga przyrządziła ten posiłek, jednak ani jeden, ani drugi nie był smaczny ani pożywny, to też znowu sam musiałeś to zrobić. Mhm. Widzę, że trzeba zmienić trochę podejście do tych kobiet. A jakby tak spróbować, żeby zaczęły razem współpracować. Tylko jak je do tego zmusić? Może moi towarzysze mają jakiś super pomysł. Jak zmusicie do współpracy? W końcu razem by się uzupełniły. No i tak. Ja się ogólnie nie wtrącam, gdyż nie uważam je za jakiś główny problem tego wszystkiego. No, a Ori opowiada ci, jak to był kiedyś żonaty przez 84 lata i odpuścił se po dwóch rozwiązywanie problemów kobiet. Chciałem ci tylko napomknąć, myślę, że zanim wyruszymy, to starałem się odnowić racje podróżne. Tak, wiadomo, tak, bo to tam ruszamy karawaną małą, znaczy, nie? Tak, wóz jakiś. Wóz macie, jedzenie macie, to tam małą karawaną, tak jak mówicie, ruszyliście. Jelita również zabraliście. Dwa wozy wzięliście ze sobą. Jeden ten, nazwijmy to, dla ludzi. Drugi na waszego nowego towarzysza, którego możecie zdobyć. I w nim też jest taka większa klatka, do której powinniście zmieścić. Według tego, co pokusy powiedziały. Zwracam się do nich. I teraz uważnie, bo teraz można zarobić plusa. Jak przytrzymywać troloogra? Bo rozumiem, że te jelita i te zapachy się gdzieś skończą. Tutaj niestety ani jedna, ani druga ci odpowiedzi nie udzieli, gdyż tak daleko ich plan jeszcze nie zaszedł. Skupiły się na złapaniu, a co będzie później, stwierdziły, że wymyślą po drodze. No ale że teraz po drodze ciężko im myśleć, bo tutaj te punkty są ważniejsze i pewnie gdyby nawet myślały, no to zbyt dużo by to efektów nie dało. Nie skupiajcie się tylko na Haradeszu. Moje i jego zdanie też jest właśnie ważne. Poza tym za to też można zdobyć punkty. Jak w zasadzie chcemy złapać tego troloogra? Bo to, że będzie pachniało, to raczej jeszcze nie jest chyba kluczowe, że tak powiem, w złapaniu. Znaczy może kluczowe tak, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Cóż, zastanowimy się, jak już będziemy mieli tak naprawdę, bo ja ogólnie... Żeby się nie skończyło, że go złapiemy wbijając mu miecz w plecy, nie? A czy możemy po drodze... Aha, bo w tym mieście się nic już, kurczę, nie istnieje ono prawie, że co? A czy po drodze będziemy mijać jakąkolwiek osadę? Żebyśmy na przykład spróbowali, nie wiem, nabyć się sieć rybacką albo coś temu podobnego? No tutaj już akurat nie ma, już właściwie dojeżdżacie do Kamiennego Mostu. Jeżeli chcecie do tej krasnoludzkiej kopalni, no to musicie zboczyć właściwie dzień drogi ze szlaku. Jeśli się jeszcze się gdzieś nie wyrobimy. Sieć w krasnoludzkiej kopalni. No, by to ocenić jako krasnolud. Raczej nie ma na to szans, co? No raczej nie. W każdym razie z samego rana, poprzez panej nocy, dojeżdżacie do Kamiennego Mostu. Na wzgórzu widzicie sporej wielkości jaskinię, a przed jaskinią widzicie obóz. Ktoś rozbił obóz. Opustoszały? Nie. Są tam osoby. Dosyć głośno jest. Tak, czym bliżej podjeżdżacie, widzicie 4 krasnoludzice, które siedzą przy piwie, prosiaku i wesoło śpiewają. O, to Ori stanął tam i mówi, mięso. I jedzenie jest. Widzicie, że mają bardzo starannie zaplecione brody, taki ciemny, kasztanowy kolor. Każda z nich na plecach ma kilof, no i również młoty posiadają. To podchodzę tam, próbuję je ocenić wizualnie i jakbyś mi tylko przekazał informację, czy są w miarę ładne, czy mają purple na twarzy i uciekły z domu przez to i chcą się zaszyć w kopalni. Czy jedna jest okrutnie szpetna, najstarsza z nich wszystkich, prawdopodobnie osoba, która tutaj dowodzi. Pozostałe 3 są bardzo ładne. Brody zadbane, czyste, tutaj piegi na twarzy, takie pulchne, rumiane, brwi takie krzaczaste, niczym broda ani jednego elfa, lekki taki przygolony wąsik. Okej, to podchodzimy chyba całą chmarą. Tak. Podchodzimy... Oczywiście ręce do góry, żeby nie było, że tam jakimś agresywnym zamierze. 3 młodsze krasnoludzice podchodzą do was. Ja się witam, kłaniam rzeczy. Jeszcze raz. Cześć, połączył się. Normalnie ciebie. Cześć, witam się z nimi. Czy wiecie, gdzie rozbiłyście obóz? Pokażę im na jaskinie. No tu. Wiecie, co jest w środku? Diamenty. W końcu ich szukamy. To świetnie. Tam jest jeden taki diament. Lubimy eksplorować dziury. To tak jak ja, uśmiecha się rzeko. Ori. Ale... się dogadamy, co? Pewnie. A masz jakąś? Nie, jesteś... ale wytrzymał się w sam raz. Idę do przywódczyni. Chodzi mi o kopalnię. No, przecież o niczym innym... Mnie dupę! No to widzę, że na razie na innych falach nadajemy, no ale... myślę, że się dogadamy. Coś tam się znajdzie. To jest moja pierwsza kopalnia. No, na pewno nie diamenty. A wy macie tu jakiś papier na tą kopalnię, czy coś? Kupiłyśmy ją. A co? Kupiłyście kopalnię diamentów w środku z trollogrem. To gratuluję. Co? O czym ty mówisz? Od kogo żeście kupiły tą kopalnię? Od księcia Greyhawku. No to widzisz, to jest ten problem, bo w tej kopalni jest ogromny, ohydny, brzydki troll ogr, ale... który śmierdzi tak, że... Ale akurat... Dokładnie, zajmiemy się nim, ale z waszą pomocą. I tym sposobem my weźmiemy sobie trolla ogra, a wy będziecie mieli wolną rękę tej swojej jaskini z diamentami. Porycham. Co za wspaniałomyślność. Odwracam się ze zmarszczonymi brwiami w stronę Falandara. A co? Chcesz przejąć na własność kopalnię oddaloną o cały dzień drogi od wioski? To może nie przejąć. Panowie, a ile wart jest ten trollor? Ten trollor... jest warty, pozbycie się go jest warte 20% waszych udziałów. On to z diamentów jest? No. Tak mi się wydaje, że je zjada tam powoli. A ja słyszałem, że srają niektóre nimi. To on też? No. Co, macie podejść tam i sprawdzić same. A my tu poczekamy. Ocenicie je, to tam dla was warte. No i widzisz, że te krasnoludzice tak patrzą się na ciebie, jedna podchodzi tak zalotnie, cię głaska, po czym rzeczywiście pomyślały, że Rzeczywiście, jeżeli sra ten trollogro diamentami, tak jak mówisz... to pójdą, sprawdzą. Widzisz, że gdy tylko tutaj wszystkie się ogarnęły, ta najstarsza podchodzi do ciebie, taka... przejeżdża po tobie wzrokiem, głaska brodę, stwierdza, że skoro rzeczywiście sra diamentami, to będzie pierwszą, która podstawi worek pod jego dupę. No i widzisz, że ciarsko właściwie wchodzą do jaskini. To mówię, żeby... Szeptam o Oriemu, ja mam nadzieję, że naprawisz to małe kłamstewkę, zanim się stanie coś złego. Ja przez chwilę się z nich śmieję i jak chcę już do tej jaskini wchodzić, to je powstrzymuję i mówię, że to było takie tylko powiedzenie. I żeby tego nie brały dosłownie. Natomiast nie wiadomo, co on tam z tymi waszymi diamentami robi. A kopalnia, z tego co słyszałem, póki on tam się zagnieździł, jest nie do użytku, ponieważ Fetoru... On coś kręci, chyba dla siebie to wszystko chce zachować. Ponieważ Fetoru, który tam się wokół tego potwora roztacza, to jest po prostu... uniemożliwia wszystko inne. Więc ja mam do was taką propozycję. Możecie tam wejść, ale my was przywiążemy do, w pasie do lin i zobaczymy, jak zemdlejecie, to was wyciągniemy. Co? Spłączeniec! Okej, to może... To może i teraz trybiki w mózgu Oriego zafunkcjonowały tak, że jak się pozbędzie nas starszej, to tymi młodszymi będzie łatwiej manipulować. Mówi, że w takim razie niech przywódczyni idzie piesza ocenić sytuację. No i widzisz, że rzeczywiście odtrąciła wszystkie trzy te młodsze, no i weszła do środka. Mija może 10-15 minut, gdy ze środka zdobywa się krzyk, to przerażenie. Te trzy młodsze zaraz to podeszły do ciebie, schowały się za twoimi barkami i trzymając cię kurczowo za brodę ze strachu, pytają się, co teraz. Co im zrobiłeś? Co teraz? Co to za krzyk? Mówiłem wam, że tak będzie, ale nic nie słuchacie. Teraz wy tu zostaniecie, a my postaramy się uratować waszą przywódczynię i pojmać to stworzenie. Co wy na to? Ile mamy tych... No, ale moment. Ile mamy tych jelit? Wszystkie jaskinie moje są twoje. Ja tam nie był. Tak. Macie tutaj 4 jelita. Dobra, czyli ja proponuję... Dobrze słyszałem, że wszystkie twoje jaskinie, znaczy moje jaskinie są twoje. Tak, powiedział. Dobra, to ten... Ja mówię, że nam wystarczy udział w jakimś tam zysku w zamian za to, że wam oczyścimy tą kopalnię. Co wy na to? Jedna jaskinia, tak? Wystarczy? No, myślę, że więcej potworów tam już nie ma. Jak tego się pozbędziemy, to będziecie sobie mogły swobodnie wydobywać, a czasem i mnie odwiedzić w moim pałacu w wiosce. Dobra. Od razu... Idę z tobą. Idzie ze mną, tak? Okej. Tak, widzisz, że podchodzi do ciebie, łapie cię tak porządnie za ramię. To jest znak podpisanej umowy. Okay. Tej jaskinia za ocalenie tej jaskini. Tak jak to zrozumiała. Ocalenie tej... Nie, ja tego nie rozumiem. To wiesz się wieczorem. Aha, no taka jaskinia. Szkoda czasu. I jaskinia. Cóż, możemy je osiedlić w wiosce finałowo. Jeżeli... są, że tak powiem, oderwane od swego klanu. Ale to twoja decyzja, Ori. Tak czy owak, jeżeli dobrze rozumiem, to te jelita się nakłada jak maski, tak? Tak. Jak maski, no. Tylko strategia jest taka, one mają pewnie jakieś linę, prawda? My zresztą też. Więc ja bym proponował tego potwora złapać po prostu, narzucić na niego 4 lasa i zaciągnąć jakby w czwórkę go... 4 strony utrzymywać. Nie wiem, czy to sobie tak wyobrażacie jak ja. Ja sobie wyobrażam, że próbuję uśpić, a jak mi się nie uda, to uciekam stamtąd. Okej, to pójdziesz przodem. Albo przynajmniej ogłuszyć, albo na tyle go wycieńczyć, czyli osłabić w walce, żeby po prostu sam padł, ale nie trupem. W tym nie jesteśmy specjalistami. Dlatego przygotowuję miecze. W przypadku są to miecze Melandria Czarnego. Mhm. Tutaj widzisz tak. Bo są lepsze. Dwie krasnoludzice siadają właściwie przerażone. Jedna ta bardziej odważna, która to rozmawiała z tych młodszych, idzie za Orim właściwie, będąc jakoby jego cieniem. Bo tam ci idzie Ori, właściwie tam też ona idzie. Jeden wór mamy zapasowy, także możemy sobie kogoś dobrać do pomocy. Tyle, żebym się dokładnie zastanowił, kto. Patrzy się na to. Prosi, że jego to nie, bo on to źle znosi. Później się tam znalazł? No wzięliście go przecież. Z nami zawsze. Tuzin jest z nami. Musi być z nami. Jakby nie Tuzin, to nie przeżyjemy. Okej, dobra. W takim wypadku załóżmy, że się przyczepił i się dopiero teraz kapnął, że w ogóle jedzie. Co ty tu robisz? Panie! Żeś... Gołębia mam dla ciebie! Gołębia. Na Edorano, one miały być dla ciebie. A! To mogę zjeść teraz może. Jak my się teraz z tobą pojawimy koło Greyhawku? Mój mały zielony przyjacielu, musisz odejść. Przebiorę się za owcę! I widzisz, że rzeczywiście w worku ma owce, zarzuca na siebie. Nikt się nie pozna, że Tuzin jest goblinem. Będę mówił, że jestem owcą. Oczywiście wygląda to kiepsko, tak? Zajebiste. No, wiesz, zielone nogi, zielony pysk. Tylko jakiś kawałek futra zakrwawionego. Wskazuje mu braki w jego przebraniu. Nic z tego. Jak tylko dojdziemy do cywilizacji, to niestety ja i my tu już mamy wystarczająco dużo tolerancji. Nie wiem jak elfy, które z nami wyszyły. Ale panie, czarnobylodziej zaczaruje mnie w pięknego elfa może. Jak na niego patrzę, to próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda ten ogorotrol, bo to będzie coś podobnego pewnie. Panie, Tuzin ma piękną duszę. Może trzeba ją wyeksponować. Nie ma takiej magii, niestety, mój drogi. Dla twojego bezpieczeństwa wolałbym, żebyś trzymał się niedaleko od Nowej Nadziei. Dobra, to próbuję ocenić, nie zwracając uwagi na ich śmieszną rozmowę. Czekaj, Andrzeju, po czym skończ tylko. Po czym odsyłam Tuzina z powrotem. I ewentualnie jakby sobie nie radził, to żeby szukał potajemnie Paris w wiosce, bo Paris chyba miała z nim styczność. Tak. W bezpiecznej cytadeli, także jak coś tam mu pomoże. Niestety z ciężkim sercem. Udając owce, oddala się, przechodzi między tymi elfami, które tu tak patrzą się na tą owcę, na ciebie. Wzruszam ramionami. Zostawcie go. Nie ściągaj przebrania, mówię mu. Do konkretu. To czwarty do pomocy. No właśnie, tak patrzę po brygadzie, kto to jest w ogóle w stanie zrobić. Patrzę na tą naklejkę, którą mam na prawej tej ręce. Czy ona wygląda jakoś krzepko? Czy lepiej zaproponować któremuś z elfów? Takie zadanie. Elfy... Może się po prostu... by się do tego nie nadawały. Eksploracja jaskini jest ich mocną stroną. No to myślę, że powinniśmy wziąć tutaj naszą dzielną i ten, daję klapsa w tyłek. Masz zadanie. Jak ty się w ogóle nazywasz? Jak? Gretchen? Gretchen? Jak te lody? Na drugie wrócie. To będzie ciężkie. Która z was zwalczy najlepiej? Pomijam tą szkaradną, pytam się ich wszystkich. A która to ja? Znaczy no ta, która trzyma się Oriego. Grycie. Grycie. Okej. Dan patrzy jeszcze na tamte trzy młodsze, czy to faktycznie tak jeszcze po prostu ona po prostu krzyczy, żeby zwrócić na siebie. Że to ona jest. Tłumaczą, że ona jest taka bardziej nerwana, bardziej waleczna. Tam to takie... Czy co ona tam ma za broń? Poza tym Oskartem miała jakiś topór, tak? Czy... Tak. No czy coś tam mówiłeś, czy młot, coś takiego. Dobrze, to organizujemy 6 dużych lin, tak żeby na tego trolla ogra pozarzucać, albo przez chwilę damy szansę wykazać się Haradeszowi. Jak się nie uda, to będziemy musieli w trójkę jakoś pozarzucać na niego liny z góry i związać go razem rękami. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Rozległe są te... Rozległa jest ta jaskinia. Może weźmiemy sobie jeszcze kilka osób. A jak się pojawi prolog, no to najwyżej ci bez masak się wycofają. No, to ja im... Zauważasz, tak, że na młocie jest etniczny napis, że to jest Kiełbasiany Młotojewca. Kiełbasiany Młotojewca. Ale ten młot, czy... Tak, młot. Czy... Nie młota. Rozumiem. Cóż za piękna nazwa dla twojego mota. Dziadku. Zacne imię. Chodźmy. Zasłużyję niego. Ja zwerbuję tych elfów i mówię do nich tak, że jedną z lin będziemy my nieśli i postaramy się ją zarzucić na nogi tego troll-ogra. Jeżeli się tak stanie, to wtedy 2 razy pociągniemy tą linę, a ich zadaniem będzie jakby wydobyć to stworzenie na zewnątrz, z tej. Tak? Czyli oni będą siłą pociągową, jakby jak już nam się uda obezwładnić tego typa. I oni się trzymają za nami w odległości, nie wiem, najdłuższej liny, jaką mamy po prostu. W większości z łukami gotowymi do strzału, jeżeli mogą. Oczywiście kogoś zostawimy sobie przy tym naszym dobytku. Tych elfów jest tam ile? 4 plus 1 mak, nie? Mamy też dziewczyny, nie? To bo pilnują. Tam patrzę na nie. Ja jestem gotowa, mój młot także. A, nie byle jaki jest bowiem. O dziadku, bo dziadek swym przyrodzeniem kiedyś goblina powalił, stąd też jesteśmy razem. Naprzód. To dobrze, że Tuzin już poszedł. Ktoś go cycem palnęła to. No i widzicie, że wszyscy się zbierają, tak jak mówicie. Ci, którzy nie mają tych masek na długość liny, idą za wami. No i tak. Wchodzicie do jaskini. Widzicie, że jaskinia jest dosyć wąska. Wręcz nieproporcjonalnie wąska, jeżeli chodzi o bycie kopalnią diamentów, która to powinna być szeroka. Idziecie, uchodzicie kawałeczek, po czym widzicie rozwidlenie na prawo i lewo. Prawo i lewo, ze którego cuchnie bardziej. Wiedza podziemia. Cuchną wasze jelita. Innego zapachu na razie nie wyczuwacie. To na chwilę je odkładam. Na chwilę je odkładamy troszkę dalej od nas i po prostu węchem próbujemy ustalić. No albo wiedza... Widzicie, że tutaj niestety z każdej strony cuchnie tak samo. Gdy tak... Rzuć proszę na wiedzę podziemia. Mogę ja też sobie coś tam przetestować? W końcu się przyda. Szukam po prostu odchodu... O kurwa, słabo. Szukam odchodów... jedną rzecz. Prawdopodobnie są tutaj diamenty. Z tym, że ściana, jak się o nią opierasz, zauważasz, że nie jest z kamienia, bo też twoja ręka się w nią zagłębia. Ściana wyłożona jest łajnem. Great. Trzeba ją wyczyścić. Czym głębiej, tym bardziej będzie śmierdziało. To chyba ci nam nie pomagają za bardzo, ci elfowie, bo oni pewnie tam już mydleją z tyłu. Tak. Ledwo co idą na ugiętych mocno kolanach. No, ja myślę, żeby oni zawrócili i tyle, jak trzeba będzie też, no bo nic więcej nie wymyślimy. Bierzemy tylko tą linę długą, może się przyda do czegoś, jako dodatkową, bo tak każdy z nas ma jakąś taką linę, żeby zarzucić na tego potwora i go po prostu spętać. No i tyle, ruszamy dalej, a elfy wypuszczamy ku ich pewnie niewyobrażalnej radości na świeże powietrze. Ale mówimy, żeby... No nie, no nikt inny tu nie wytrzyma z tego zgładu po prostu. Ruszamy dalej. W prawo. Tutaj Gretchen oczywiście nie odstępuje ciebie na krok, ona stwierdziła, że ona idzie z tobą dalej po prostu. To bardzo dobrze. Nie no, ona musi iść, ona ma nawet jelito, nie? Więc dla niej to nie powinien być problem. A, tak. Też jej już dajecie, tak? Wszyscy zakładacie. Broń. Dobra. W lewo czy w prawo? Prawo. Prawo. Tym... Broń w pogotowiu, tym razem lina przygotowana, zawiązana jakiś po lasie. I najpierw motamy go, w prawo, Haradesz próbuje, potem... Idziecie jakieś może parę minut i widzicie, jakby tunel się kończył. Następnie znowu jest rozwidlenie w lewo i w prawo. Jakieś oznaki znowu? Rozglądam się. W prawo, po prostu sprawdzamy to łapanie. Idąc w prawo... Niezły domek kupiłyście. Idąc w prawo, cały labirynt można odgadnąć. Zanim ruszamy, ja pytam tutaj Gretchen, jak jej matka ma na imię. Czy tam... Helga. To zawołają, mówię. Może jeszcze żyje. Bardzo mądre. No i rzeczywiście, gdy tylko zawołaliście, Helga poszła szerokim echem. Odbija się raz po raz w głąb tunelu, w głąb jest. Bardzo mądre. Mogliśmy go przyczaić jak śpi, ale już teraz widzę, że już ładnie potem. Nie śpi, bo przed chwilą ta Helga tam wlazła przecież i darła. Ale może ją zjadłeś, proszę spać. I po chwili, dokładnie, gdy te echo ucichło, najwyraźniej doszło do końca korytarza, usłyszeliście wrzask, który to raz po raz odbijając się tak samo jak Helga, wrócił do was. Percepcja, skąd to naszło, opiera ze drzwi, jestem w stanie określić. Tak, tak. Kierunek da się określić. To zmierzamy w tę stronę. I to jest to w prawo czy w lewo od tego rozwidlenia, przy którym teraz jesteśmy? No i tak. Idziecie, aż dochodzicie do wielkiej jaskini, z której to ten dźwięk prawdopodobnie się wydobył. W owej jaskini widzicie dosyć nietypowy widok. Otóż tak, jest tam jakaś sadzawka. Bulgoczy jakiś dziwny brązowa ciecz. Wyglądałoby jak magma, gdyby nie to, że ma jakiś taki maziszty konsystencję. Widzicie tam, siedzącego na brzegu tej sadzawki, tego ogra. Trollo ogra. Który to na drugim końcu jaskini widzicie, jak na tej ścianie rysuje coś. Tą właśnie mazią. Podchodzi do tej mazi, wkłada palec, podchodzi do tej właśnie ściany i maluje. Widzicie też rozerwaną na pół krasnoludzicę, z której też raz po raz macza palec i również dalej maluje. Widzicie, że robi coś w rodzaju, jakby to powiedzieć, obrazu przedstawiającego bardzo możliwe jego rodzinę, gdyż widzicie dużego, brązowego troloogra. Dalej widzicie jakiegoś takiego żółtego, mniejszego troloogra. A na samym końcu widzicie malutkiego, czerwonego troloogra, którego właśnie zaczyna rysować. A jakiego on jest koloru? Jest jakby tym pochłonięty. Nie wygląda też, żeby robił to, nazwijmy to, prymitywnie. Nie są jakieś maźnięte kreski. on autentycznie ma jakiś taki zmysł smaczek, tak jakby to powiedzieć. Co prawda sposób zdobywania farb jest nietypowy, a można by powiedzieć brutalny, jednak no, jest jaki jest. Skinąłem na Haradesza głową wyraźnie, tak że mnie widział, jakby wskazując kierunek, w którym jestem, bo może po prostu uda mu się go uśpić w jakiś sposób. Nie będziemy musieli wywalczyć za bardzo. No właśnie, Falandarze, jeżeli chodzi o tą maść, ciężko ci powiedzieć, co to jest. De facto jest to coś błotnego, być może jakiś coś w ten deseń, ale co to konkretnie jest, ciężko tobie powiedzieć. No dobra, czyli co? Uruchamiamy plan A, a później plan B. To jest plan A. Widzicie, przyszłym głosem ja. Wycofujemy się. Jeszcze raz? Kiedy się wycofujemy? Nie, ja mówię tak, że się to wycofujemy i przycisnąłem głosem, żeby się nie kapnął. Plan A to ty, tak? Cie. Dobra, a jaki będzie plan B? No, liny chyba, tak? Plan B liny. Ja będę go wabił, a wy będziecie go próbować na niego zarzucać liny i go oplądywać. Ale wydaje mi się, że jest rozumny, może by było warto z nim pogadać, nie mniej, na pewno na starcie nie będziemy na to ochoty, więc ruszajmy. Helga też chciała pogadać. Ja bym mu od razu wkomponował kilka sztyletów w plecy, ale jak chcecie. Gdy tak rozmawiacie, nagle słyszycie, jak jaskinia wręcz dudni. Po prostu zaczęło wszystko dudnić. To jest jego syn. Łapmy go szybko. On na pewno jest kilka tych trolloogrów. Założy się, a to, co my widzimy przed sobą, to jest tylko syn tego, który właśnie idzie, wywołując dudnienie. Do roboty. Mówiłeś na początku, mistrzu, że ta jaskinia jest wąska jak na jakąś kopalnię diamentów. Tak. Więc w tym korytarzu, w którym stoimy... Tą stroną trollogryb nie wszedł ani nawet się nie przycisnął. O, no, to bardzo dobra informacja. Czyli przynajmniej wiemy, że nas nie zeżre w razie czego. I tak, stoicie dalej, tam gdzie się schowaliście rozmawiając, gdy nagle przez środek tunelu przetacza się jakaś wielka brązowa kula, która właściwie brudzi was wszystkich porówno. Nie da się przed nią uskoczyć. Możecie rzucić... No właściwie, no dobra. To miejsce, ta wąska jaskinia, trollog, nazwijmy, traktuje ją jak wychodek. A że niestety prawdopodobnie źle się żywi, to no niestety ma zaparcia. Jak już go puści, to puści go na tyle mocno, że to, co właśnie ta brązowa kula, która w was wleciała, to były jego odchody. Co, mam nadzieję, że Falandar zebrał pierwszą falę największą. Możecie rzucić, kto właśnie zebrał... To pewnie będę ja w takim razie. Bo niestety z tego powodu też będą obrażenia. Oj, oj. Obrażenia od kupy. Jak to powiedział ktoś tam, mocna rzecz. Na co mam rzucić? Tak? Jakbyście rzucili po prostu 20 i kto będzie miał najwyższy wynik, to na tego trafi. Najwyższy? Najwyższy, niczym najsłabiej mu wypadnie, no.